Witam Was, moi drodzy, w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę, tym razem w miejscowości Laskowa. Nim będę Wam powiem Wam, gdzie idziemy, gdzie się tak spinamy i czemu mam znowu ledwo słyszalny oddech, to króciutka historia miejscowości Laskowa. Jesteśmy, proszę Państwa, w Laskowej, która wzmiankowana pierwszy raz jest w 1402 roku. W Laskowej znajduje się kilka zabytków. Jest to miejscowość w Beskidzie Wyspowym pomiędzy pasmem łososińskim na południu, a pasmem Łopuszy i Kobyły na północy. Niedaleko znajduje się znany stok narciarski Laskowa-Ski. My natomiast przechodzimy już do pierwszych zabytków, a są to dwór, kościół, dwa cmentarze z I wojny światowej oraz prywatny skansen. Od roku 1420, mniej więcej do końca XVI-XVII wieku, miejscowość idzie pod panowanie rodu Laskowskich i prawdopodobnie to właśnie od nich nazwa Laskowa, w której teraz jesteśmy. Dwór Laskowskich z 1677 roku, drewniany, o konstrukcji zrębowej, dach jest pokryty gontem, otoczony parkiem ze starodrzewem. Wiele z tych drzew to są oficjalnie pomniki przyrody. Obok spichlerz oraz stajnie, a także naprzeciwko kapliczka świętego Jana Nepomucena. Najcenniejszą częścią dworu jest kaplica dworska, cała polichromowana ze ścianami i sufitem włącznie. Według relacji mieszkańców w 1944 roku marszałek ZSRR właśnie w tym dworze miał opracowywać plany, jak poradzić sobie z niemiecką defensywą w Krakowie i jak uwolnić Kraków od hitlerowców. Kościół neogotycki w Laskowej, jeżeli chodzi o wnętrze, to główny ołtarz jest ołtarzem przeniesionym z kaplicy dworskiej, która tam się znajduje. Natomiast boczne ołtarze są wykonane przez rzeźbiarza z niedalekiego Jaworzna. Państwa, cmentarz numer 358 Laskowa. Polegli żołnierze, którzy walczyli w grudniu 1914 roku na głównym froncie bitwy pod Gorlicami. Leży tutaj około 98 do 110 żołnierzy. Większość jest niestety nieznanego pochodzenia. Nie wiadomo z których armii, gdyż po prostu dość duża ilość żołnierzy zginęła właśnie w tym obrębie i zostali tutaj pochowani. Cmentarz wykonany na planie prostokąta. Głównym pomnikiem jest tablica inskrypcyjna, a na środku mamy dąb, który jest jednocześnie pomnikiem przyrody. Cmentarz wykonany jest przez pana Gustawa Ludwiga. Cmentarz numer 359 Jaworzna, na szczycie góry Korab, położony na 727 metrach nad poziomem morza. Projektu Gustawa Ludwiga, poległych 33 żołnierzy z grudnia 1914 roku. Tak jak już Wam mówiłem, tutaj jest, będę szedł główny front walk o bitwę o Gorlice. Centralnym pomnikiem jest drewniany krzyż na betonowym postumencie. Mały cmentarz na planie prostokąta. No właśnie, proszę Państwa, wspomniany przeze mnie skansen budownictwa ludowego i kultury osób mieszkających w Laskowej oraz w miejscowościach ościennych. Prywatny skansen na Jędrzejkówce, koło którego dzisiaj niestety nie przejdziemy, ale jak już się skończą te powikłania covidowe, to mam nadzieję, że będziemy mogli odwiedzić skansen, poznać kulturę mieszkańców gminy Laskowa.
Drodzy Państwo, idziemy dzisiaj na pasmo Łososińskie, na którym byłem w 2015 roku, też jakoś w lutym. Dzisiaj już jest początek marca. Jak widzicie, śniegu nie ma. Natomiast w tej pięknej trasie wraz ze mną podążają Magiczny Karp i Roger. Też ja, podróżnik Iti. Pasmo Łososińskie. Jak widzicie, wchodzimy, ale tu już widzicie, że jest zejście w dół. I tu jest zejście w dół, to oznacza, że jesteśmy jakby na grzbiecie bocznym, północnym, z wzniesieniem o nazwie Korab, na który teraz zmierzamy szlakiem czarnym, a następnie Sałasz Zachodni, Sałasz Wschodni, Jawosz, najwyższy ze szczytów w tym paśmie. Żeby nie za szybko. Tymczasem na angielskim. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Korabu, 727 metrów nad poziomem morza. Pierwszy nasz szczyt zdobyty. Na tym szczycie nie byłem 6 lat temu. Natomiast na te szczyty, na które za chwilę tam idziemy, a widać je tak przez mgłę za drzewami, to są właśnie Sałasze i Jawosz. To na tych szczytach w 2015 roku jeszcze byłem, ale od tej strony jeszcze nie wchodziłem, także po 6 latach czas się przywitać z pasmem Łososińskim. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Sałasza Zachodniego, 869 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy na głównej grani pasma Łososińskiego. Po naszej prawej stronie, jak tylko dojdziemy do jakiejś polany, powinno nam się pojawić widok na miasto Limanowa, która leży u stóp pasma Łososińskiego. My natomiast jesteśmy na szlaku niebieskim. Ów szlaku, który już pewnie kojarzycie z tych wielu tras, czy to na Górę Brzankę, czy z Ciężkowic do Witowic, czy Modyń zdobywana od Łącka, Kamienica, Przełęcz Snoska, czy Korony, prawda, czy nawet chociażby Małe Pieniny, które robiliśmy z Magicznym Karpiem w tamtym roku. Ciągle ten szlak niebieski, to jest ten właśnie szlak Tarnów Wielki Rogacz, 189 km. A jesteśmy teraz właśnie w Beskidzie Wyspowym na jednym z jego małych kawałków. Wychodzi na Bereg Katiusza, na wysoki Bereg na Krutoj. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Sałasza, 909 metrów nad poziomem morza. Udajemy się za chwilę drogą w stronę Jaworza, co ma 918, chociaż tutaj jest napisane 921. Jawosz zwany kretówką.